Zapraszam Państwa na wirtualne warsztaty dla pacjentów hematoonkologicznych i ich bliskich. Tematem dzisiejszych warsztatów jest wsparcie w chorobie onkologicznej. Informacja o chorobie onkologicznej, o tym, że jesteśmy zdiagnozowani jako pacjenci chorzy na nowotwór, jest bardzo trudna. W tym momencie wszyscy potrzebują wsparcia. Potrzebują tego wsparcia pacjenci, potrzebują ich bliscy. Niestety o takie wsparcie jest bardzo trudno. Dlatego zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na wykład specjalistki, psychoonkologa klinicznego, psychoterapeutki pani Marty Rusek. Dzień dobry. Chciałabym zaprosić Państwa na mój wykład, który jest zatytułowany Diagnoza i co dalej? A jest to wykład o psychologicznych aspektach radzenia sobie z chorobą nowotworową od momentu diagnozy, poprzez leczenie, ale także momenty kryzysowe. I będę też mówić o wsparciu dla siebie samego, a w drugiej części, na którą też Państwa zaproszę, będę mówić o wsparciu dla osób wspierających. O czym będziemy rozmawiali, to już właściwie powiedziałam, bo będziemy mówić o tym, jakie mogą się pojawić emocje i jak sobie z nimi radzić. Właśnie chciałabym też z Państwem się zastanowić, co to oznacza radzić sobie z trudnymi emocjami. Drugą część mojego wykładu to będzie leczenie. Pomyślałam sobie, że leczenie to jest taki proces, który można by chyba porównać do przebiegnięcia maratonu, takiego życiowego maratonu. A jak Państwo wiecie, do maratonu, do biegania w maratonie trzeba się bardzo dobrze przygotować. I mam nadzieję, że ten wykład może być taką jedną z części przygotowania się do tego maratonu. Pomyślałam sobie, że też bardzo ważnymi i bardzo trudnymi momentami w trakcie leczenia, w trakcie całego procesu chorowania są takie chwile, kiedy nic nie idzie zgodnie z planem. I co wtedy? Co wtedy robić ze swoimi uczuciami, z emocjami? Jak sięgać po dobre wsparcie? I tym dobrym wsparciem zakończę swój wykład. Swój wykład zacznę od tego, od czego zaczynają wszyscy pacjenci, czyli od diagnozy. Oczywiście diagnoza jest takim momentem i takim kryzysem w życiu człowieka, że pojawiają się bardzo intensywne i trudne emocje. I wtedy pojawia też się pytanie, czy emocja to wróg, czy nasz przyjaciel? Czy możemy korzystać z tych emocji? Czy one nam tak naprawdę utrudniają proces przystosowania się, adaptacji, czy całe leczenie? Na tym slajdzie chciałabym pokazać, jak właściwie wygląda taka fazowość emocji, które następują po sobie po diagnozie, po tym trudnym doświadczeniu. Ale wrócę do niego za chwilę, natomiast chcę powiedzieć, że tak, przede wszystkim pojawiają się bardzo zmienne i bardzo intensywne emocje. Możemy mówić, czy psycholodzy mówią o pewnego rodzaju fazach przeżywanych przez pacjentów, ale ja chcę bardzo mocno podkreślić, że natężenie, długość trwania tych emocji i kolejność tych faz jest bardzo indywidualna. Wiem też z doświadczenia klinicznego, kiedy rozmawiam z pacjentami, że czasami siła tych emocji, czy też impet, z jakim one się przejawiają, może przerażać. Ale pamiętajcie Państwo, że w sytuacji ogromnego kryzysu, jakim jest diagnoza choroby nowotworowej, właściwie wszystkie dotychczasowe formy przeżywania ulegają zmianie i wszystko, co znamy do tej pory, musi zostać przeformułowane. Często pierwszą reakcją jest wyparcie. Wyparcie jest takim mechanizmem obronnym, który pozwala nam nabrać odrobiny dystansu, trochę zyskać na takim emocjonalnym czasie, by móc powoli w swoim tempie konfrontować się z tym, co jest nieubłagane, czyli z informacją o diagnozie, a potem z informacjami o leczeniu czy też dalszych działaniach medycznych. Umożliwia stopniową adaptację do nowej, niezwykle zmienionej sytuacji życiowej. W wyparciu, o ile trwa ono dosyć krótko, nie ma nic złego, a wręcz, tak jak powiedziałam, jest mechanizmem obronnym. Chroni nas przed zbyt intensywnym wpadnięciem w tą nową sytuację. Oczywiście kłopot pojawia się wtedy, kiedy wyparcie nie ustępuje, kiedy nie przechodzimy do kolejnej fazy. Kiedy wyparcie trochę osłabia się i dociera do człowieka ta informacja, że jest diagnoza, że to jest niezmienne, może pojawić się bardzo duży smutek i przygnębienie. Często jest to mylone ze stanem depresyjnym, ponieważ ludziom się wydaje, że walka z nowotworem polega na tym, żeby szybko wstać i działać,
Natomiast ja jako psycholog chcę też mocno tutaj podkreślić, czy też jakoś powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że ten smutek, ta niemoc, poczucie bezradności, chociaż nie lubimy tych uczuć, są bardzo nam potrzebne. Smutek pozwala nam opłakać stratę zdrowia, stratę dawnego życia, stratę ról życiowych, które do tej pory pełniliśmy, a wszystko po to, by pojawiła się przestrzeń na adaptację i dostosowanie się do nowej sytuacji. Takim momentem, który myślę, że jest często momentem bardzo zmieniającym nastawienie do diagnozy, jest pojawienie się złości, pojawienie się uczucia wściekłości na chorobę. Ona może się przejawiać w słowach to niesprawiedliwe, ja tak nie chciałam, ja tak nie chciałem. Ponieważ złość jest taką emocją, która jasno nam wskazuje, że nie zgadzamy się na to, co się wokół nas dzieje. Ale złość może być też emocją, która motywuje nas do działania. I właśnie wtedy może pojawić się motywacja do szukania, motywacja do leczenia. I wtedy też jest taka przestrzeń na bardzo ważną emocję, czy taki stan emocjonalny właściwie, jakim jest nadzieja. Ponieważ nadzieja pozwala nam zobaczyć, że jest jakaś przyszłość, że jest jakiś cel, do którego możemy dążyć. Tym celem jest na przykład zdrowienie, tym celem jest poprawa jakości życia, tym celem jest zrozumienie tego, co nas spotkało. Tym celem może być też nadanie sensu temu doświadczeniu. Nadzieja ułatwia podjęcie leczenia. Ja też o nadziei będę mówić później w moim wykładzie, ponieważ stanowi bardzo ważną część takiego wsparcia, którego sami sobie możemy oferować. Często pacjenci, którzy przychodzą do terapeutów, mówią o tym, że emocje ich zalewają, że mają kłopot z emocjami, że nie mogą funkcjonować, ponieważ ciągle się boją, nie mogą spać, ponieważ się boją. I mówią o emocjach jako takim wrogu, który uniemożliwia im właściwie funkcjonowanie czy też podjęcie leczenia. Ja bym chciała trochę z Państwem podyskutować czy poopowiadać na temat emocji. Przede wszystkim zerknijmy na definicję emocji, bo to już sporo nam wyjaśnia. Emocje to przeważnie krótkotrwałe zjawiska psychologiczne i fizjologiczne. Powstają w reakcji na to, co jest dla nas ważne. Kiedy coś jest nieistotne, właściwie jesteśmy obojętni wobec jakiegoś zjawiska, ale na pewno nasze zdrowie, życie, zdrowie naszych znajomych, bliskich wywołują bardzo silne emocje. Chcę też odnieść się do tego, że często mówi się o tym, że są dobre, złe emocje, pozytywne, negatywne. Tak w popularnym języku określamy emocje. Natomiast w psychologii, czy też w rozumieniu tego, co robią dla nas emocje, nie ma czegoś takiego jak dobre czy złe emocje. Wszystkie emocje są jak drogowskazy. One wskazują, czy mówią o tym, co jest ważne. Kiedy zastanawiamy się właściwie, po co są nam emocje, czy one są do czegoś potrzebne, to spójrzcie Państwo, jak wiele ważnych funkcji one pełnią w naszym życiu. Przede wszystkim pomagają nam się zmotywować do działania. Często nasze działania są pchane przez złość, wściekłość, czasami przez lęk. Smutek z drugiej strony pozwala nam się pożegnać z czymś, co było dla nas ważne i nie jest już dalej możliwe. Pozwala nam opłakać stratę związaną ze zmianą, na przykład w kontekście diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Inna funkcja, emocje pomagają komunikować się z innymi. Właściwie bez emocji niemożliwy jest stan, który określamy empatią. No bo czym jest empatia? Empatia jest umiejętnością wyobrażenia sobie tego, co czują inni ludzie i lepszego ich zrozumienia wtedy. I tak naprawdę to nie emocje są negatywne czy pozytywne. Emocje nie są destrukcyjne, ale destrukcyjne mogą być zachowania, które one wywołują. I bardzo ważny punkt, który myślę, że warto sobie zapamiętać i szczególnie przypominać w sytuacji, kiedy mamy wrażenie, że emocje nas zalały i nie ma świata poza tą jedną emocją, to jest to, że emocje nigdy nie trwają wiecznie. Że charakteryzują się tym, że w pewnym momencie osiągają jakiś szczyt, a następnie ustępują, opadają. A co właściwie oznacza według psychologa, psychoterapeuty radzenie sobie z emocjami? Przede wszystkim radzenie sobie z emocjami to rozpoznawanie tych emocji w sobie. To rozpoznawanie, w których sytuacjach co czujemy. Po drugie, nazywanie stanów emocjonalnych.
Wiele badań, ale też praktyka kliniczna pokazuje, że już nazywanie przeżywanych emocji, jakoś ujęcie ich w takie ramy, powoduje obniżanie ich natężenia. Po trzecie, bardzo ważnym elementem radzenia sobie z emocjami jest umiejętność odreagowania tych emocji. Oczywiście w bezpieczny sposób, być może nie wciągając w to innych ludzi, odreagować emocje można w bardzo różny sposób. Chociażby poprzez przelewanie tych emocji na papier, uderzenie poduszkę. No, jest mnóstwo sposobów na to, żeby odreagować fizycznie stan emocjonalny. Po czwarte, i myślę, że bardzo ważne, to przyzwolenie sobie na to, czy uznanie, że różne emocje są wpisane w nasze życie, a szczególnie w sytuację kryzysową, jaką jest na pewno diagnoza choroby onkologicznej. I ostatni punkt radzenia sobie z emocjami, być może najtrudniejszy, to zaakceptowanie, że emocje mają znaczenie, że są drogowskazami i że pokazują nam to, co w życiu jest ważne, o co warto walczyć, a też to, co warto odpuszczać. Kiedy pojawia się diagnoza, to wiadomo jest, że rozpocznie się leczenie. Powiedziałam Państwu, że leczenie jest tak jak taki życiowy maraton, czyli czeka Was długa droga, do której warto się przygotować. Leczenie zakłada pewne etapy. Często jest procesem, który jest pełen niepewności, niejasności i wzbudza znowu bardzo silne emocje. To jest bardzo trudny czas, no bo jak mieć plany, czy jak kontrolować swoje życie w okresie zupełnej niepewności. Ja myślę, że tą sytuację leczenia to można porównać do sytuacji, która spotkała wszystkich nas, kiedy pojawiła się epidemia koronawirusa. Właściwie wszystkie plany, wszystkie nasze możliwości stanęły i nie bardzo wiadomo było, co jest możliwe, a co nie. Musieliśmy na nowo uczyć się funkcjonować w tej nowej, zmienionej rzeczywistości. Jednym przyszło to szybciej, drudzy do dziś jeszcze przeżywają i nie mogą odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Na pewno leczenie wymusza różne zmiany, z którymi nie zawsze jesteśmy w stanie się zgodzić, czy które nam się podobają. Ale bywa też, że leczenie, czy też choroba właściwie bardziej niż leczenie, tak bardzo zmienia nasze spojrzenie na świat, że pojawiają się nowe priorytety, nowe wartości, że to, co kiedyś wydawało nam się ważne, za czym goniliśmy, przestaje mieć znaczenie, a na to miejsce pojawiają się zupełnie nowe marzenia, nowe plany. To przygotowanie do leczenia, tak jak przygotowanie do maratonu, nie oznacza, że będziemy przygotowani na wszystko. To nie jest proces, który może być wolny od chwili zwątpienia, smutku czy złości. To jest trochę tak jak z diagnozą. Pokazywałam Państwu ten wykres, który był w kształcie litery U i myślę, że proces leczenia właściwie przypomina taką sinusoidę. Kiedy pojawia się jakiś kryzys, jest znowu zwątpienie, jest znowu wyparcie, jest znowu niepokój, jest lęk, jest smutek i wychodzimy na górę. I tak właściwie przez cały okres leczenia. To nigdy nie jest taka prosta linia. Tak jak zresztą życie nigdy nie jest taką prostą linią. Jak przygotować się do leczenia, do swojego życiowego maratonu? Myślę, że trzeba zacząć od tego, w jaki sposób myślimy o chorobie, w jaki sposób myślimy o wyzdrowieniu, o leczeniu, o chemioterapii, o radioterapii, co to dla nas oznacza. Carl Simonton, twórca bardzo znanego programu psychologicznego wsparcia w chorobie onkologicznej, dużą wagę przywiązywał do zdrowego myślenia, czyli takiego myślenia, które nie jest ani myśleniem negatywnym, ale też nie jest takim pozytywnym myśleniem i do nieprzywiązywania się do rezultatu. Drugim punktem bardzo ważnym w programie Simontona jest też nadzieja. Bardzo ważnym zadaniem dla każdego pacjenta jest taka umiejętność wzbudzania czy podtrzymywania sobie poczucia nadziei. Przy czym ta nadzieja w zależności od sytuacji może dotyczyć bardzo różnych kwestii. Może to być nadzieja na wyleczenie, może to być nadzieja na dobre życie, które pozostało, może to być nadzieja na to, że leczenie będzie przebiegało bez bólu. Ale zastanówmy się wspólnie, w jaki sposób możemy ożywiać tę nadzieję. Choroba i leczenie to jest taki moment w życiu, w którym tak naprawdę możemy sobie pozwolić na pewnego rodzaju refleksję, co w naszym życiu jest ważne, co jest potrzebne, a być może pozbyć się tego, co przeszkadza, co utrudnia, co powoduje, że czujemy się gorzej. I zastanówmy się tak naprawdę w takich sytuacjach,
kto i co obniża taką nadzieję w nas. Kto powoduje, kto czy co powoduje, że przestajemy myśleć o tym, że leczenie ma sens na przykład, albo że nasze życie ma sens. Ale z drugiej strony zastanówmy się też, zidentyfikujmy, jakie osoby i jakie okoliczności wspierają taką nadzieję. I być może to jest też taka informacja zwrotna, aby postarać się przebywać w takich sytuacjach najczęściej. Druga kwestia związana z nadzieją jest taka, że warto mieć takie rytuały, które pozwalają na ładowanie baterii. Nadzieja to jest taki stan, w którym czujemy, że nasze życie, niezależnie od okoliczności, ma sens. Więc znajdźmy te rytuały, te aktywności, które są możliwe i które ładują nasze baterie. Zatem dbajmy o swoje ciało i umysł. I ciekawy fakt, kiedy rozmawia się z pacjentami i właściwie pyta się ich, co powoduje, czy co sprawia, że czują się lepiej, że odzyskują jakąś równowagę, okazuje się, że bardzo często jest to kontakt z naturą. Większość z nich nie mówi o kontakcie z ludźmi, chociaż jest ona bardzo ważna i też ja będę mówić o tym w kontekście wsparcia, ale natura daje ogromne poczucie balansu i równowagi. Więc może to jest też taki rytuał, do którego możemy jakoś się odwołać w sytuacji, kiedy czujemy, że poziom naszej nadziei spada na łeb, na szyję. I to jest taki moment, w którym możemy zastanowić się, co, kiedy nic nie idzie zgodnie z planem. Jak przetrwać te najtrudniejsze chwile? Wspomniałam już i będę to pewnie powtarzać, że lęk, strach, niepokój często towarzyszą chorym i ich bliskim. Często takie emocje pojawiają się przed gabinetem lekarza, kiedy czekamy na wizytę, w oczekiwaniu na wynik badań, czy też pojawiają się na przykład w nocy. Pacjenci bardzo często skarżą się, że cierpią na bezsenność. Mariusz Wirga, który był bliskim współpracownikiem Carla Simontona, napisał w jednej ze swoich książek bardzo ciekawe zdanie. Im większy lęk, tym większe pragnienie życia. Czyli lęk, którego tak bardzo się boimy, jest taką informacją, jak bardzo zależy nam na życiu, jak bardzo chcemy żyć i dalej działać. No ale kiedy pojawia się lęk, tak właściwie najtrudniej jest go oswoić. Taką najprostszą i właściwie dostępną każdemu i w każdym momencie metodą na poradzenie sobie czy na oswojenie lęku jest świadomy oddech. Poprzez skupienie się na oddechu możemy doświadczyć bycia tu i teraz, a nie skupiać się na przyszłości, której nie znamy, ani na przeszłości, której już nie możemy zmienić. Pomyśl wdech i wtedy wdychasz powietrze. Pomyśl wydech, kiedy wydychasz powietrze. Powtórzenie tego kilkukrotnie już wpływa na twoje ciało i może spowodować, że poczujesz narastający spokój i oderwiesz się myślami od tego niepokoju i lęku, który jeszcze przed chwilą zalewał twój umysł. Taki spokojny oddech sprowadza nas do naszego ciała, a nasze ciało nie może być nigdzie indziej niż tu i teraz. To jest taka metoda, którą myślę, że mamy ją zawsze przy sobie, i być może w takich sytuacjach, kiedy właśnie czekamy pod gabinetem, kiedy nie możemy usnąć, może pomóc nam odzyskać równowagę, która dosyć szybko zostaje zaburzona przez zalewające uczucie lęku. Wsparcie jest określane jako lek bez recepty i zarówno psychologowie, jak i lekarze podkreślają pozytywny wpływ wsparcia psychicznego na zaangażowanie się w leczenie. Osoby, które nie mają odpowiednich zasobów własnych czy wsparcia bliskich, gorzej znoszą leczenie, mają więcej komplikacji. Bywa też, że odczuwają na przykład bardzo silnie, bywa też, że odczuwają silniej ból. Co ciekawe, jedno z wielu zresztą badań na temat rozwoju człowieka, takie, które trwało 80 lat, wskazało jasno, że to, co daje szczęście i poczucie sensu życia, to jest obecność wspierających bliskich osób. Ale bywa, że nie każde okazywane wsparcie jest dla nas służące. Choroba, leczenie to jest taki okres w życiu człowieka, kiedy warto zwrócić na siebie bardzo szczególną uwagę. Wsłuchać się w siebie, w swoje ciało, ale też w swoje uczucia. I warto obserwować, co nam służy, a co nie służy. I dlatego jeżeli macie poczucie, że osoba, która ma was wspierać, tak naprawdę wymaga wsparcia z waszej strony, kiedy macie takie poczucie, że nie możecie dzielić się trudnymi myślami, uczuciami,
ponieważ ta osoba nie chce, czy nie jest w stanie tego słuchać. Kiedy macie takie wrażenie, że musicie chronić wspierającego przed na przykład prawdą o swojej chorobie, o jej postępach, czy o tym, że leczenie nie działa, czy że są jakieś kryzysowe sytuacje. Kiedy macie też wrażenie, że właściwie nie możecie przeżywać różnych emocji, smutku, przygnębienia, utraty, bo wspierająca was osoba mówi: nie martw się, będzie wszystko dobrze. I wasze myśli i uczucia są przez nią negowane, to tak naprawdę może to jest taki moment, w którym warto się zastanowić, czy to jest wsparcie, które wam służy, czy to jest takie mądre wsparcie. Jak rozpoznać to mądre wsparcie, czy gdzie go właściwie szukać? Dobre wsparcie jest wtedy, kiedy mamy taką pewność, że jesteśmy wysłuchani i zrozumieni. Kiedy możemy dzielić się swoimi uczuciami, kiedy możemy mówić trudne rzeczy i ta druga osoba jest w stanie to przyjąć, wysłuchać, nawet jeżeli nie zawsze rozumie, bo nie jest w tej samej sytuacji co my. Bywa też tak, że nasi najbliżsi, chociaż bardzo chcą nas wspierać, sami potrzebują wsparcia dla siebie. I dlatego w takich sytuacjach być może dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów, psychologów, psychoterapeutów, psychonkologów, czyli osób, które są gotowe wysłuchać, zrozumieć, ale którymi nie trzeba się zajmować, nie trzeba się o nich martwić, nie trzeba ważyć słów tak, by ich nie zranić. Ale też takim dobrym wsparciem mogą okazać się różnego rodzaju stowarzyszenia pacjenckie, które zrzeszają osoby, które same mają doświadczenie choroby onkologicznej. I takie doświadczenie bywa bezcennym drogowskazem. I na zakończenie chciałabym się z Państwem podzielić taką metaforą japońskiej sztuki kintsugi. Otóż w Japonii, kiedy zbije się jakaś waza czy naczynie, te odłamki nie są wyrzucane, są sklejane, ale są sklejane złotem. Powstaje z tego nowe, piękne naczynie. I właściwie czego uczy nas ta sztuka? Może tego, że każde doświadczenie jest ważne i że każde doświadczenie ma znaczenie. Uczy nas także tego, że ranę można przekuć w zasób i że kryzys jest szansą. I kintsugi też zwraca uwagę na to, że bardziej niż doskonałość ceni się autentyczność. Każe nam dostrzegać piękno w tym, co jest niedoskonałe, co było pęknięte, a jest sklejone. Można powiedzieć, że stanowi piękną metaforę naszego życia, które wielokrotnie się rozpada i które wielokrotnie musimy sklejać. Dziękuję Państwu za uwagę.